Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w The Long Dark, w trybie przetrwania. Jak widzicie, próbuję tutaj kolejne podejście na poziom intrus. Zobaczymy, jak nam tym razem pójdzie. Oczywiście Willem. Zabiorę te same. Chcę mieć tutaj za prosto. Jaką by chcę tutaj serię wymyślić, co? Dobra, spróbujemy wykazać się tutaj wolą przetrwania. Zobaczymy, jak to pójdzie. Przyjmijmy taką nazwę. Gdzie mnie wyrzuci teraz? Życie polega na popełnianiu i poprawianiu błędów. Natura ocenia człowieka na podstawie jego mądrości mierzonej przetrwaniem i jakością życia tych, którzy przetrwają. O, widzę, że jestem w kanionie popielnym. I to po drugiej stronie, gdzie idzie się do plecaka. Tu mamy też niedaleko pełno wilków, które pewnie gdzieś tutaj... O, właśnie tam jest. To może tędy przejdę, chociaż nie liczę, żeby się mi to jakoś udało. Mamy podwieczór, także... No w sumie nie jest źle. W kanionie... myślę, że nie jest najgorzej. Gorzej jest zawsze w Black Rock albo w Wesołej Dolinie. Tam jest... Myślę... O! Nie, tak jest, ginę. Jest najgorzej, jest gorzej. Tam wszędzie, gdzie są wieki, jest źle. Oj, będzie śnieżyca chyba. No to niedobrze. Nawet kamienia nie ma, jeszcze nic nie zabrałam, a już mnie wieki gonią. Także muszę uciekać. Bo że Will też się zmęczył. Że nic nie mamy żadnej przewagi, żeby jakoś uciec. Że oszczędzam tutaj, tylko muszę już szybko uciekać, no. Tutaj mamy domek, naszą bezpieczną przystań. Nawet nie zdążyłam patyka podnieść, no. Och. Ale dobrze, mamy tutaj, myślę, nieźle. Bardzo blisko chatki nas wylosowało. Dobra, możemy sobie to tutaj otwierać. Te groty to chyba zawsze tutaj są. Widzę, mamy takie słabe narzędzie, tkaninę mamy. Mamy też zapałki. Ale zapałki, które są zawsze, to leżą tutaj pod ławeczką. Chociaż już twórcy planują tutaj pozmieniać, także będzie przetasowanie. Jeśli ktoś tam... O, proszę bardzo. Mamy już tutaj... O, farba sprayu. Nie wiem, czy nie jest w ogóle potrzebna. Dobra, zabierzemy tutaj trochę rzeczy. Karma. Rybki. Kartki. Mamy też olej, ale ja go na razie nie potrzebuję. Zabiorę tutaj. Czym jest ciepło? Nie, zmarzniemy tutaj. To jest bardzo źle. Może jakieś ubranie? Nie, tu widzę, że też nie ma zasłon, nie ma żadnej tkaniny. A my na dworze mamy śnieżycę, czyli idealna pora, żeby spać. Tam jest jakieś drewno. Drewno. To wiatro, dobra. Zabierzmy troszkę drewna. Może mogłabym się sobie już rozpalić tutaj. No dobrze. Pięknie. Tu jeszcze bym chciała tutaj... O, tu jeszcze mamy. Okej, ta książka to chyba zawsze tam jest. Dobra, możemy jeszcze podpałki zebrać. Nie zmarzniemy jeszcze na tyle. Dobra, krzesło, tu jeszcze to. Okej, ale co najgorzej, zobaczmy jeszcze nasz tutaj... nasze ubrania. No widzę, że nie mamy nic dobrego. Nasz sweterek jest już trochę uszkodzony. Buty mamy dobre. Tutaj gaćki 100%, spodnie 100%, także w miarę okej. Okay. Mamy tylko jedną szmatkę. To niezbyt dobrze. Mamy pełno zapałek. To niesamowite, bo wcześniej nie miałam dość długo, chyba ze 3 dni. 4 żadnych zapałek, także...
Teraz to już mamy w początku, ale nic poza tym, ale też tutaj brak jakichkolwiek ubrań. I za bardzo też nie mamy tkaniny, żeby sobie jakieś zrobić. Także myślę, że... No dobra, pozbieramy teraz na... Najmniej tutaj. Okej, to rozpalmy nasz pierwszy ogień. Bo będę musiała, widzę, przetrwać tutaj. No dzień. No przynajmniej noc. Bo na dworze jest... Śnieżyca. Myślę, że mogłabym pokusić się tutaj o pójście po plecak. I później jak najszybsze wydostanie się tutaj z kanionu. Robię na wodę. Okej, to wystarczy. Okej, tu musimy troszkę tutaj poczekać, aż się wody nam narobi. No, mogę, myślę, wyjść na chwilę. Pozbierać pałki jakieś do zjedzenia. To jakieś powinno się też znaleźć, myślę. Może jakieś patyki. Okej, podbierajmy patyki. Okej. Okay. Tu jeszcze ciekawego znajdziemy. Dobra, mam jakąś pałkę, chociaż jedną. Jak widzicie, w chatce za wiele jedzenia nie było. Chociaż jakieś sardynki się nam trafiły, które będziemy mogli spokojnie zjeść. Nie potrzebujemy nic, żeby tej... Nie potrzeba je niczym otwierać, same elegancko się otwierają. Dobra, jeszcze gdzieś jakieś pałki. Co jeszcze mamy? Może jakieś drewno by się znalazło. Nie widzę, nie chcę za bardzo odchodzić. Jest nam tutaj dość zimno. Okej, otwieramy. Jest cieplutko, fajnie. Ach, i woda do zagotowania. Ktoś tam pozbierała mnie. Jeden pałek mam chyba. Tak jest, no tego nie otworzę, ale to możemy zjeść, tylko też nie za bardzo. Bo ta jakość mnie tutaj raczej nie zachęca, żebym to zjadła, bo nie mamy za bardzo też jak się leczyć. To, ja to potrzebuję tak właściwie, no nie bardzo. Gdzieś tutaj był ten stolik, szuflada, otwórz. Jak mamy iść po plecach, to zostawimy te rzeczy tutaj, to nie jest potrzebne. Jeszcze będę tędy przechodzić. To mi się przyda jak najbardziej, bo będziemy musieli coś sobie zrobić po drodze, jakiś materiał znaleźć. No dobra, jak tam woda? Kupujemy. Robimy tu większe zapasy, żeby móc przetrwać tutaj dzień. Chociaż nie mamy się co martwić, mamy bardzo dużo zapałek. Tu już pobierałam wszystko, tylko wiadro zostało. A jeśli znajdziemy piłę, to może jakoś tutaj się uda. Chociaż, no, czy ja to mogę w ogóle znaleźć na kanionie piłę? To jest pytanie. Nic, możemy tylko siedzieć tu i czekać. Nam się zagotuje woda. Dokładać kolejne patyki. No raczej nie szłabym tutaj w nocy. Może nas dopaść zorza. No to tak potrafię tutaj się nagle zmienić ze śnieżycy w zorze. A jako, że śnieżyca nie pozwala nam tutaj utrzymać pochodni,
Bo to nie mamy żadnej ochrony przed wilkami, które by się na naszej drodze znalazły. Kanasz tutaj. Zagotuję to wszystko jak najdłużej, myślę. Będziemy tutaj otrzymać i jeszcze więcej wody, myślę. Sporo wody. Trzeba mieć czapkę, ale już mamy tutaj przybornik, także nie jest źle. Tylko powinnam coś znaleźć. Mogę, wiadomo, wyruszyć tutaj w drogę na Biczą Górę, ale wolałabym już mieć jakąś ochronę, żebyśmy nie dostali odmrożeń. Droga jest mimo wszystko dość długa i po drodze może się nam niewiele trafić rzeczy do zdobycia. Wolałabym już mieć tutaj jakieś zapasy i w sumie możemy mieć już plecak, także bardzo fajnie, gdyby się nam udało. Dodatkowo jeszcze raki do tego, bo tam w kopalni złota możemy i też je zdobyć. Także mielibyśmy tutaj bardzo fajny sprzęt, jeśli udałoby mi się wyrwać stąd cało. No będziemy, myślę, też mieć problemy tutaj z jedzeniem. Chociaż jak będę zbierać wszystkie pałki, które po drodze będę mijać, no to nie będzie źle, co nie? Ja mogę coś tutaj wykonać. Mogę zrobić sobie bandaż, bo mam jedną, myślę, tkaninę i może warto by było zrobić sobie bandaż. Chociaż ja tutaj nie jestem w stanie za bardzo przeżyć spotkania z wilkami. Bo jakoś tam się nie nastrajam, że przetrwała. Siedzimy i się grzejemy. Jeszcze godzinka. No właśnie, pochodnie musimy zrobić. Myślę, że jeszcze wyjdziemy. To chyba się skończyło. Nie słyszę, żeby było wiecznie. No właśnie, teraz jest jeszcze gorszy czas, bo jest ciemno. Śnieg pada. Strasznie zimno. Jak jest śnieżyca, to chociaż mamy w miarę pewność, że nas tutaj wiki nie dopadną. Taka setka, ale musimy znaleźć klucz do tego. Ja tu zobaczę jeszcze jakieś drewno. Tak, znowu jakby się ruszyła kolejna śnieżyca. Ta pogoda w ogóle mnie tu nie zachęca do spacerów. Środek nocy. Myślę, że jak tutaj pójdziemy spać, to nie będzie źle, bo już mamy tylko godzinę, że zrobię sobie tutaj kolejny litr. No będę mieć 2 litry, myślę, że nie najgorzej. Fajnie by było jeszcze coś tutaj pochodnie zrobić. 19 minut. Czy pochodnie. Mogłabym jeszcze coś tutaj zniszczyć, na przykład to krzesło. Minut. Aha. Chyba mi nawet nie starczy tutaj. Wiecie, to może jak pochodnie zniszczę. Ale to 5 minut. Ile ja tam w stanie jakieś patyki musiałabym znaleźć. Okej, książkę jeszcze mogę dać w sumie. Dobra, to mamy wystarczająco czasu, żeby mieć łóżko, krzesło. Krzesło, dobra, niszczymy. A woda mi wyparowała. Ale to nic. Mamy jeszcze tutaj. Ale szkoda. Jeszcze woda skończyła. Parowała, no ale to nic. Mamy tutaj więcej pochodni. Znowu tam wiatr na dworze. Jest bardzo brzydko, ale udało mi się tutaj w miarę mieć niezłą pogodę na sam początek i łatwo tutaj trafiłam do domku, bo było dość blisko. 20, dobra. Niech mi się jeszcze to zrobi. 19. Okej, dobra.
skarbaty jakieś tam nie mam za to gry, ale tutaj na pochodnie. W sumie podejdźmy do łóżka, bo będę tam. Okej. Okay. Ławkę mogę też niszczyć? Nie. Już nie. Dobra, napiję się. Okej. Okay. Idziemy spać. 5 godzin. Serio, znowu mam śnieżycę. Już nie mówię, że jest strasznie ciemno. Pukam. Jak tu wyjdę? Co za półka? Powinna mnie znaleźć. Z tego jakaś szufladę? Tu warsztatowy, okej. Okay. Buffer. Tu powinny być drzwi. Za bardzo się okręca. Tu warsztatowy. Dobra. Jest znowu śnieżyca. Serio. Cały czas mamy śnieżycę. No muszę czekać. Bo ja nic nie jestem w stanie tutaj za bardzo zrobić. Nigdzie się nie będę wybierać w taką pogodę. Mogę oczywiście znowu gotować wodę, ale nie mam drewna. No, będziemy troszkę głodować, mi się wydaje, z początku. Bo nie mam jedzenia, nie mam jak go zdobyć też. Bo za taką pogodę to ja niewiele mogę tutaj o czymś myśleć. Chciałam tą książkę zdobyć. Opuść chatę. Ja trafię na tą książkę. Stół. Półka. A, mogę zabrać. No nie wiem, poczekam trochę, bo nic nie widzę. Będzie może jaśniej. I could eat a horse. Wiadro, półka. Tu warsztatowy. Puszka z odzysku? Nie zabrałam puszki? Tam było. Strzelectwo, ta książka, tak? Puszka z odzysku. Ta puszka. Dobra, czekam. Strasznie ciężko tutaj nawigować. Okej, no tu mam książkę, także chciałabym ją poczytać. Ale no nie mogę trafić jakoś w nią. Dobra, śpimy 2 godziny. Bo na dworze znowu jest wiecznie. A wiatr tutaj nam nie będzie pomagał. Ach. Dobra, miejmy nadzieję, że już jakaś możliwa jest pogoda, która pozwoli nam pójść dalej. Nie wiem, Will, a będziesz musiał głodować. Okej, okay, mamy słońce. W końcu jakaś pogoda. Widzicie, tu mam patyki, już pojawiły się znowu. Zbieramy. I idziemy tutaj w stronę wilczków. Bo one kryją właśnie przejście do złotej kopalni złota, nie złotej kopalni. Get them weak. Nie chciałam pić. Chciałam zabrać tutaj pochodnie. Mamy tylko 6. To nie jest za dużo. Musimy trochę pogłodować, mi się wydaje. A brus to jest drobny, widzę tutaj. Ledwo co wyszłam i już jest tak zimno. Szybko chodźmy tędy. Będziemy zużywać naszą energię. Mam nadzieję, że nas tu wieki nie wypatrzą. Zawsze jakieś puszka się znajdzie. Nawet tabletki.
Dobra. Idziemy. Jak na razie, jak widzicie, nie zapalam pochodni, oszczędzam ją trochę. Cold is making my head feel thick. Yeah, Will, ale ja nie mam ci jak tutaj pomóc. Nie mamy żadnej tkaniny, także siedzenie w chatce nam nie pomoże. Wiem, że jest początek dnia, mogłabym iść troszeczkę później, ale kto tam wie, jaka będzie pogoda później. Nie mamy za bardzo tutaj wyjścia. Bardzo szybko się męczysz, Will. Mogłabym pozbierać tutaj na herbatę, ale myślę, że lepiej szybko się ruszać. Bo za wiele drewna też nie mam. Czy im szybciej dotrzemy do kopalni, to tym lepiej. To już jest niedaleko. Tylko musimy jeszcze przedrzeć się przez chmarę wilków. Może tylko dzisiaj będziemy głodować. Zobaczymy, jak kolejne dni się trafią. A pan Wieczek już tam jest. Także omijamy. Muszę jeszcze zdobyć jakiś kamień, bo nie mam kamienia. No, jak tu je odgonić, ale nie chcę zostawać. Muszę tutaj szybko się poruszać. Jak widzicie, popatrzcie, na pewno śladów. Może to ten jeden tutaj zszedł w dół. Akurat tędy szedł. Może i nie. Może to jest ten tutaj. Nie wiem, nie możesz się zdecydować. Tamten stoi, patrzy. Tędy jakoś. Okej, no nie jest tutaj za bezpiecznie. Jakby mi zgasła pochodnia, to długo bym nie pociągła. Jak widzicie, wilki nie lubią tutaj mieć nikogo na swoim terytorium. Tam widzę, jak też ktoś próbował i skończył tragicznie. No, jakieś szaliki, czapki by się przydały, no ale nic nam tutaj nie dadzą. Pełno kamieni. Przydadzą się. Dobra. O, szybko, szybko, zmywajmy się. Bo jak nam zgaśnie, będzie po mnie. Dobra, szybko tutaj coś zejść. O. Ohoho. Dobra. Pionowe ścianach w dół. Jakoś to się tutaj schodzi, to nie był. No okej. Dobra. Wilki mi odpuściły. A teraz szybko do jaskini. Świetnie, jesteśmy. Udało się tutaj wyminąć wilki. Myślę, że będzie nam troszkę cieplej. Chyba nie bardzo. Jakiś węgiel się tu znajdzie? Ja bym bardzo chętnie się ogrzała, ale chyba możemy się spodziewać tylko zimna. Możemy tutaj złapać pochodnie i przenieść. Die, if I don't warm up soon. Ty możesz jeszcze tutaj wszystko ściągnąć, także... Ja już przeszłam. Wet feet. Mogę to gdzieś położyć? Nie wiem, gdzie się kręcę za bardzo, tak jest ciemno. Teraz nie mogę nigdzie tu odłożyć tego. O, było. Możesz tam... No nie wiem. Dobra, zapalę, bo mi się skończyło. Och, jeszcze raz. Nic nie widzę dlatego. No, troszkę... Aha, weszłam gdzieś tutaj jakieś kamyki. No dobra, fajnie. O, jest zimno. Uwierzmy sobie cokolwiek. Zawsze to już lepiej. Dobra. Jest cieplej. Jakieś węgle mi potrzeba. Dobra, są.
tu jest za... Nie, nie, nie. Zabierajmy drewno. Świetnie. Dobra, nie muszę go spalać, bo mi jest w miarę ciepło. Te węgle mi się na pewno przydadzą. Idziemy w górę. Ciekawe by było, jakby Will tutaj był głodny przez jakiś czas i mielibyśmy status wygłodniały, to nie? Bo jest status porządnie najedzony, ale by tak... tak jak długo, na przykład, nie wiem, tam 10 dni głodujemy. Chociaż nie ma tak, bo trzeba tutaj jeść na noc. Jeden posiłek. No ale to by strasznie też nam tutaj utrudniło, myślę, sprawę. Bo nie zawsze mamy tutaj taką szansę mieć aż tyle jedzenia. No, ale nie chcemy się za bardzo też głodzić tutaj, bo to... Nie pozwala nam tutaj osiągnąć statusu, który daje nam 5 kg do udźwigu. Chociaż na razie z jedzeniem u nas krucho. Będziemy, myślę, jeść, jak będziemy mieć więcej. A przynajmniej jak opuszczę kanion, mi się wydaje, bo w kanionie to poza pałkami to za wiele nie znajdziemy. Co mamy tu jeszcze? Fajne rzeczy. O, paliwo. O, kolejne zapałki. Nie można narzekać w kanionie, widzę na brak zapałek. Dobra, mamy linę w górę. Dobra, to wychodzę szybko. Strasznie ciemno jest tutaj. Mamy flary. Widzicie, na pewno ognia. Nie ma co tutaj narzekać na brak ognia. Czyli będziemy musieli tutaj się jak najbardziej posiłkować tym, że mamy sporo zapałek. Możemy się ogrzewać, co nie, Will? Jest ciemno. Dobra, to wyszło gdzieś tutaj jeszcze jakieś boczne tereny. Nie wiem, czy w ogóle się opłacało, zaraz się przekonamy. Świetnie, mamy jedzenie. Zrobimy sobie wyżerkę później. Idziemy jeszcze coś więcej tutaj. O, dobra, szybko idziemy. Też mamy problem, bo nie mamy za bardzo gdzie spać. My tutaj w stronę kopalni znajdziemy też domki, tylko strzeżone są przez niedźwiedzia, także może się nam uda jakoś tam przemknąć. To będziemy coś więcej. Ja myślę sobie tutaj rozpalę ognisko jeszcze. Może być z tego, dobra, niech będzie. Muszę się bardziej ograć, żebyśmy tutaj nie odmrozili sobie czegoś. Will, postaraj się, żeby się nam to udało. Chciałam, żeby ci się udało, Will. Nie traćmy czasu, proszę cię. No ja tu miałam raz 5 razy pod rząd, nie udało mi się zapalić ogniska. Także to, że się nie uda za pierwszym razem, to nie jest jakieś zaskoczenie. Ale miejmy nadzieję, że już tutaj za drugim będzie dobrze. To możesz zostawić. Dorzucimy węgla. To powinno nam tutaj pomóc, miejmy nadzieję. Ja mam coś tutaj takiego do jedzenia, do zrobienia. Nie mamy żadnych tutaj roślin. Nic nie podbierałam. Ha. Fajnie, nie będę mogła tej pochodni zabrać. Ale tutaj... No. Ale ja nie chciałam wychodzić. Ach. Za blisko troszkę zrobiłam. Muszę odwracać w drugą stronę. No ja nie mogę. Aż znowu tą stronę. Nie. Nie, nie, nie chcę tędy. Drugą stronę. Starczy wyjść, to mi zmuchnie.
I chciałam się ogrzać, co nie? No to się ogrzałam. Śnieżyca. Ile mamy? 8. Dobra, to jeszcze tak z jedną. Okej. Dodam jeszcze jednego węgielka, żeby nam tutaj szybciej urosła temperatura. Miejmy nadzieję, bo będzie strasznie zimno teraz. Ja bym chciała się ogrzać i mimo wszystko ruszyć dalej, bo... No ja nie wiem, jak ja to mam przetrwać tutaj. To na każdym kroku mamy śnieżycę. Przynajmniej tutaj to zejdzie. Zostaniemy odmrożeń. Ciekawe, jak będziemy przechodzić tutaj przez te mosty, czy tam one się bardzo chwieją teraz. Dobra, zjedzmy pałkę, żebym nie traciła tego zdrowia. Może mi się jeszcze przydać. Poczytam o karabinach. W sumie wody mogę narobić, widzicie? Już mamy tutaj. Jak najbardziej mogłabym zrobić. Jeszcze raz poczytajmy. Książka, która nam jest niepotrzebna. Umieramy z głodu. A nie przejmuj się, Will. Może jeszcze raz. Okej. Już się mi chyba zacięło. Może się zepsuło, bo ciągle mamy śnieżycę, to już tutaj komputer też nie nadąża. To dobrze się wybierać śnieżycę tutaj do kopalni złota. No pewnie nie. Ale chyba tędy będziemy mogli przejść tutaj w stronę tego niedźwiedzia i tam będą domki. Miejmy nadzieję, że dobrze wybrałam. Ruszymy. Przeważnie to zawsze wybieram tą złą stronę. Dobra, jest ścieżka w dół, to idziemy dobrze. I szybko tutaj... No, zabieraj drewno. Możemy przejść. Jesteśmy dzięki temu bezpieczni, bo tutaj grasuje niedźwiedź. Jak widzicie, ostrzeżenia już tutaj nam dali. Także trzeba się... Co to jest w ogóle? No, szkielet, dobra. Ciekawe. Można, widzę, tutaj jakoś sobie wyminąć niedźwiedzia. Jakby czasami tutaj akurat w tym przesmyku my go spotkali. Teraz nie powinno go tu być, to na pewno. Zabierę troszkę. Zabiję Will. Ale zabierzmy trochę. Dobra, tu jest ta chatka, czyli gdzieś tam będą te domki. Że szybko tam przedostajmy, zanim mamy zawieruchę i nie ma nic wiedzia, tylko bym trafiła. Tu jest jakieś drewno. Piękna pogoda. Widzę, że tym razem będę mieć same śnieżyce. Tylko odmrożenia, to jeszcze nie jest najgorzej. To ja w ogóle jestem. Już powinny być te domki. O, tutaj to jest, dobra. Mamy. Szybko sobie przeszukajmy. Nic konkretnego nie widzę, żadnej piły. Jest drewno.
to być. Zawsze jakieś jedzenie. Dobra. Okej. Katalizator? Nie, ciastko. Super, może być. Jest tu wasze to tak, można robić. Okej. Dobra, drewno. Mamy jeszcze czas. Nie jest źle. Prawda mi tutaj zjada zdrowie, ale... Chcę się rozejrzeć, czy nie ma jakichś narzędzi. Ale chyba żadnych nie znajdę. Ale to sporo drewna. Mamy kluczyk. Tam wiemy, gdzie to jest. Byliśmy w tej chatce i tam była skrzynka. Więc jeśli będziemy wracać, to mogę sobie tam zaglądnąć. Może coś ciekawego się znajdzie. Ach, ciemno. Tak to jest w śnieżyce, że niewiele widać. Stos papierów. Kartka z dziennika. Dobra, znaleźli złoto. Czy to jest tkanina? Nie widzę za bardzo. Dobra, książka, jak najbardziej. Książki zabiorę. Krzynka. Myślę, że możemy też tutaj posiedzieć, tylko jest dalej zimno. Ja jak tu będę, to mi się troszkę oprzyjemy. Dobra. Żeby nie tracić zdrowia. Oczywiście tracimy, bo nie pojadą nic. Ale nie na tyle, żeby się tu przejmować. Widzę, że... A nie, jednak śnieżyca się dalej nie skończyła. No dobra, niewiele tutaj widzę jest cokolwiek. O, jednak nie! Proszę bardzo, to jakieś topy miałam jeszcze. Syrop kolonowy, to w sumie... Świetnie, tu są tylko kartony. No dobra, dobra. A nie, tu jest jakaś zasłona. O, świetnie. Pięknie, mogę zrobić jakieś powieki. Dobra, tu wie co wie. O, może być ciastko. A i zróbmy owieki. Nie mogę zrobić, bo... Mogę czapkę zrobić. A, owieki? A, nie mam tyle tkaniny. Dobra, ale jeszcze widzę coś. Nie wiem, na co poświęcić nasze zasoby tutaj. Więcej nie widzę, ale tam mamy niedaleko kolejną chatkę i może się znajdę coś ciekawszego. Jak sytuacja? Dalej śnieżyca? Nie. Wypogodziło się. To znaczy, że może nam tutaj zagraża niedźwiedź. O, ktoś tu brzuszki pościnał. No, widzę, jakieś truchło mamy. No, ale jeśli nie znajdę piły, to niewiele będę mogła zrobić. Chociaż też mamy ognisko, także mogę tutaj, myślę, wykorzystać też to truchło. Tylko ile tutaj mamy jedzenia? Nie mogę zobaczyć. Ale dobra. Na razie sprawdźmy chatkę. Fajnie by było mieć już tu jakąś ochronę. Może coś zdobędziemy. Zobaczymy, czy nam szczęście dopisze jakieś czapkę albo szalik, albo... Może kurtkę też, chociaż wolałabym może coś z tych rzeczy, które nas tutaj chronią przed odmrożeniami. Widzę, że coś tu jest. Jest mąka. Jest patelnia. Świetnie, mąka. Dobra, na razie wszystko pozbieram, myślę. Ziemniaczki. O, to jest bardzo dobra wiadomość tutaj dla mnie. Karton. Myślę, że tam pałki mam, bo nie jest potrzebne. Dobra. O, buty mamy. Proszę bardzo, 99. Bardzo dobre. 2 stopnie. Myślę, że świetne. O, tu mamy potrawkę. Ale raczej nie umiemy sobie tego zrobić. A, posełka. Fajnie. Krzynka też. W sumie dobrze. Tu jeszcze mamy.
No i widzicie, już mi rośnie temperatura. Ten jeden stopień już jest lepiej. O, ten zabiorę. Karton. Tu mamy też kaninę, które mogę więcej zabrać. Nie tam do księgła, dobra. Zabieraj. Nie ma narzędzi. Czekaj, to jakby mi to wyjście tam zmniejszyło. Jeszcze są właśnie jakieś rzeczy. So cold. Just wanna lay down for a bit. Tak, no to jest dziwne, dlaczego. Pośpij troszkę, Will. No, już jest lepiej. No dobra. Możesz to zjeść pewnie. I teraz zróbmy jakieś powiki. Need to find some place to escape this cold. No Will, no jesteś w domku, to chyba nie najgorzej, co nie? Pani wywinęło. To założyć, jasne. I jeszcze czapkę. Czy ja mogę zrobić czapkę? Jakieś jak głowy, dwie tkaniny. Nie mamy nic. Tutaj. Never been so hungry in my life. Dobra. Świetnie, możemy zrobić. Tak jest. Tutaj jeszcze coś widać. Pięknie. Aha, i kolejna śnieżyca się mi trafiła, widzę znowu. No dobra. Wiedzmy, powijaj się tkaninami. Ale już mamy 6 stopni. Strasznie ciemno. Myślę, że zjemy. Poczytam książkę. Jak na razie muszę jeść dobre jedzenie. Bo nie mam tutaj lekarstwa. Odmrożenia już mi tutaj nie zagrażają. Jestem bezpieczni. Zróbmy może to. Aha, ja chcę czytać, ale chyba nie bardzo, bo będzie ciemno. To nie? Nie, żeby mi to była ta książka potrzebna w ogóle. Okej, okay, ale udało się przeczytać. Coś jeszcze mogę zrobić tutaj, Will, dla ciebie. Mamy tabletki. To nieźle, no już mamy 6 stopni. Mamy ziemniaki, także mi to może pomóc bardzo. Nie mamy lampy. Mamy za mało tego. Przydałoby mi się wiele z tego więcej jednak. Jest oczywiście wiecznie na dworze. Tego co tam słyszę. Mogę zabrać więcej tkanin, jak najbardziej. O, to była zorza. Coś tak się niebiesko stało, się zielono bardziej. No dobrze, czułam, że to zorza. Tu jakieś króliczki by były. Can't feel my feet. Jakieś grzybki chociaż. No widzę, że są tutaj brzuski, ale ja nie mam czym je ściąć. Nie mamy narzędzi. Fajnie, że jest zorza. Superowo. Mogę poczytać. Never felt so cold in my life. Rozumiem, Will. Już wchodzę. I could eat anything right now. No dobrze, Will. Mam tu nowy przepis dla ciebie. Możemy też tutaj. Widzę, że sporo miejsc. Mamy kuchenkę, mamy tutaj. Jak tam nasza sytuacja? Czy ja potrzebuję zrobić wody? Sobie iść spać i rano wyruszyć. Sobie tutaj spokojnie zrobić wodę, bo... tam była ta
Droga do kopalni. No nie wiem, może wyruszymy kolejnego dnia. A dzisiaj to będzie wszystko. Najemy się, idziemy spać. Tak by się jest nieźle. Przeżyłam dwie śnieżyce. Prawie jedną zorzę. Chociaż nasze zdrowie nie wygląda tutaj najlepiej, ale możemy pospać 7 godzin. 8, no niech będzie. Okej, zorza trwa dalej. Także mam nadzieję, że wam się podobało i to będzie wszystko w tym odcinku. W następnym ruszymy już do kopalni złota. No nie wyglądamy najgorzej, tutaj podreperowałam troszkę nasz stan, także mamy ochronę przed odmrożeniami. No ale sytuacja z jedzeniem i z ubraniami i wszystkim innym nie wygląda za dobrze. Nie mamy żadnych narzędzi, nie jest jak na razie dobrze. Jedyne co mamy, to mamy ogień, nie musimy się martwić. Możemy tutaj akurat tym się cieszyć.